Hej witajcie w kolejnym odcinku z serwera testowego i dzisiaj zanim przejdziemy do nie, praktyki trochę teorii, a mianowicie buffy czołgów ciężkich dziesiątego poziomu s e 100 s 4 E5, dzisiaj skupimy się na pierwszych dwóch czyli na e -secie i i sie 4 E5 naprawdę się dużo nie zmieniło gdzieś tam postaram się nagrać już sam a tutaj na treningówce sobie popróbujemy ten pancerz oczywiście zmieniły się w linie od siódemek jednakże my skupimy się na dziesiątkach, bo nie oszukujmy się, że gdybyśmy musieli robić całe te z, ka z każdego czołgu porównania, no to trochę czasu by to zajęło i myślę, że raczej te niższe tiery to się kupuje, sprzedaje tyle, a jednak dziesiątka zostaje w garażu na dłużej i na tym się bym skupił Eseta oprócz pancerza ma zmiany w armacie, tak bo tak naprawdę są zmiany i w tej, i w tej drugiej do wymiany, czyli w tej długiej lufie. To Wam się gdzieś wyświetli dokładnie na ekranie. Dokładne zmiany. My skupimy się na pancerzu, czyli zwróćcie uwagę na przede wszystkim wieże. W obecnej chwili mamy 260, 270. To oczywiście też zależy od konta ale około 270 na wieży. W szczególności zwróćcie uwagę na policzki i przejdziemy sobie na to, co mamy na serwerze testowym, to y, mamy 280-300 akurat pod takim kątem. Gdy ustawimy się przodem, to zobaczcie, że tu pancerz nam skacze 300, 308, 310, a po skontowaniu to praktycznie będzie prawie, że niemożliwe do przebicia, więc y, naprawdę No, będzie raczej to robiło robotę yy, i może 100. Dzięki temu odbijać więcej, tak widzieliście na powtórce z Polusa, którą grałem ostatnio Że na Goldzie tym czołgiem, co prawda on nie ma najwyższej penetracji w grze Ma dosyć mocno przeciętną No ale od desetki się mm, odbijałem Dodatkowo tutaj Belka, zobaczcie, że ma 150 Która była potem, yy, no w obecne w obecnym jest to W nowej Esecie też będzie, ponieważ yy, no, ma zdecydowanie mniej pancerza niż cała wieża, ale jest go 200, czyli 50 mm więcej na plus. No i teraz już przejdźmy do treningówki. Ok, jesteśmy na treningówce, standardowo Mainówka na środku mapy. Ja wybrałem 140 jako że jest bardzo popularnym medem 10. poziomu. Na apc ach mamy 264 na goldzie hitach 330. No i za apcr zobaczcie, że tu nawet nie ma co próbować. Wszystko, cała ta wieża jest. Zwróćcie uwagę, że czerwona. Nie mam nie ma kompletnie szans, żeby się wbić. Belka za to już wys... malutko wystaje ponad, ponad wieżę. No tylko trzeba trafić. A widzicie, że ze 100 metrów trafienie tej belki, no nie jest proste. Zobaczcie, że dwa strzały, jeszcze żaden, żadnym nie udało mi się mm, trafić. Teraz akurat weszło ale na pewno będzie to problematyczne i widać po prostu poprawę tego pancerza teraz wezmę hity. zobaczcie że mam pomarańczowy znacznik czyli że jest szansa na przebicie i tutaj akurat mi weszło fartownie tak jak przypominam pomarańczowy znacznik mówi że jest szansa i akurat tu, akurat, tutaj, akurat tutaj wchodzi z peną 330 no, tu akurat dingi, więc jak widzicie to w dużej mierze zależy już od, mm, no, od RNG No i teraz zobaczmy jak sprawa wygląda w wisie czwartym Sprawiono kilka charakterysty charakterystyk, które e, również wyświetlę wam teraz e, gdzieś na ekranie mm, W obecnej wersji nie oszukujmy się, że no, nie jest dosyć pancerny e, Zobaczcie że tutaj cała ta przennia płyta, czyli ten jasno-żółty fragment 230 e, w pozmianach. 200 tam, co prawda, 50-60, więc może zmiana nieznacząca, ale jednak trochę no, jest trochę lepiej. To też oczywiście po skontowaniu no, będzie dużo lepsze. Jeśli chodzi o wizer dowódcy, zobaczcie, że tutaj mamy 230 w tych gór, w dolnych częściach, w górnych 400 ponad, więc nie do przebicia. Tutaj mamy 270, też te boczne, górne części nie do przebicia, więc. Praktycznie bardzo podobnie zobaczcie, że zmiana 40 mm. Jeśli chodzi o te boczki, to tutaj bardzo trudno będzie się wbić pod przodu, bo są po prostu skontowane Więc tutaj będzie po prostu z tym problem. To jest tak samo. Jeśli chodzi o wieżę, no to tutaj wieża jest twarda, zobaczcie, że wszystko obecnie. I w przyszłości. No. Na czerwono, ewentualnie gdzieś tutaj przy jarzmie, zobaczcie, są takie słabsze dosłownie minimalne y, przysmyki, gdzie będzie można próbować się wbijać. No i jeszcze daszek, wcześniej to był X-Pod, zobaczcie, że 50 mm, 100% szans na przebicie. Obecnie, w, oczywiście w, y, na serwerze testowym, czyli w 1,10, zobaczcie, że tutaj jest rykoszek, co prawda pokazuje nam efektywny pancerz 130, ale no, jest rykoszyt i praktycznie dla wielu pojazdów nie wiem czy w ogóle, no jak Jagoda pewnie czy też jakieś mm, inne wysokokalibrowe będą mogły próbować się wbijać ale takie zwykłe czołgi raczej y, nie mają y, szans więc tak to wygląda w teorii w praktyce ponownie Malinówka y, 100 metrów dokładnie teraz jest y, 140 jak w poprzednich warunkach, no i zobaczcie, że na początku ta płyta górna, czyli tak ta, ta przednia dokładnie to co mówiłem, no bardzo trudno się wbić, teraz gdy załaduję hity, zobaczymy jak to będzie, akurat weszło ale też znacznik jest na pomarańczowo, czyli w dużej mierze to zależy od rangi, teraz akurat zobaczcie ding, gdzieś tu w centrum spróbuję teraz strzelić no, weszło akurat, więc zobaczcie, że praktycznie pół na pół mi te strzały Wchodzą. Jeśli chodzi o ten wizer, dowódcy, tu zobaczcie, że te boczne części dowódcy, kierowcy. Te części boczne są na czerwono, więc nawet nie ma co próbować. Tutaj tylko ta środkowa część ze zwykłego nie weszło. A za to z Golda, no tutaj już weszło. Spróbuj jeszcze raz ze zwykłego, ponieważ tu mi weszło odrobinę wyżej. Przez to mogło, mogło nie wejść, nie, jednak tutaj. Tutaj trafiłem praktycznie w centrum i zobaczcie, że wbić się tutaj e, ze zwykłego jest bardzo trudno. Jeśli chodzi o te błotne, tak jak mówi, mówiłem, tutaj jest na czerwono, e, czy to z Golda. E, znaczy, czy to ze zwykłego, czy teraz z Golda, zobaczcie, wszystko jest na czerwono i wbić się e, praktycznie nie można. Wieża cała czerwona, tu nawet dla formalności strzela, ale nie ma jak. Tutaj zobaczcie, jeszcze koń ustaw się, proszę. O. Tutaj zobaczcie, to co mówiłem na bokach jarzma, tu wszystko jest czerwone, ale tutaj za to są takie pomarańczowe przesmyki. I zobaczcie, że to wchodzi. Tutaj mamy wix pod tego pojazdu. Jest taka jakby nie wiem, wypustka coś w tym stylu i zobaczcie, że praktycznie każdy strzał wchodzi. Ciekawe jak to ze zwykłego będzie. Też jest na pomarańczowo. Więc chyba znalazłem właśnie wix pod tego pojazdu. Teraz nie weszło. Nie, za zwykłego nie, we, nie wejdzie, nie idzie. Nie idzie tego przebić. No, nie ma jak. No i ten, ta kopuła. Czy też nie... No, daszek. Też zobaczcie, zwykły, nieprzebite. Mm, jeśli chodzi o goldowy pocis jak to będzie. No, też ding. Więc zobaczcie, że jest to praktycznie nieprzebijalne. Jeszcze strzelę ten boczek, zobaczymy jak to. No, zobaczcie, że z Golda 100% Czyli tutaj są Xpoty takie malutkie punkciki obok, yy, obok jarzma. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. E, udało mi się nie poprzeplatać, a po prostu zrobić takie, wiecie, jeden do jednego porównania obok siebie dać te mm, nagrania. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło i udało mi się pokazać po prostu, jak wyglądają e, realia obecnie na serwerze oraz na mm, testowym. Dajcie oczywiście znać w komentarzach co o tym myślicie, jak wam się podobają te zmiany i czy zamierzacie, nie wiem, odkupić czy też po prostu robić te czołgi mm, wy na swoim koncie. Oczywiście zachęcam do łapkowania i subskrybowania kanału, no i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!